Myślę, że to jest dobry dzień dla Słowackiego, dobry dzień dla Śródmieścia i dobry dzień dla Wałbrzycha. Dziękuję bardzo tym wszystkim, którzy wpadli na pomysł. Ja wiem, że to trudno uwierzyć, ale to nie ja wpadłem na ten pomysł, naprawdę, że będzie święto ulicy Słowackiego, więc gratuluję tutaj panu Arkadiuszowi, gratuluję panu Robertowi Szymali, gratuluję lokalnym gospodarzom w kafejkach, w sklepach. Bardzo się cieszę, że będziemy się dzisiaj, jutro bawić na ulicy Słowackiego. Słowackiego jest ważną ulicą, można nawet powiedzieć, że najważniejszą w Wałbrzychu. Ja chodziłem tą ulicą od kiedy chodziłem do liceum, do drugiego liceum. Teraz chodzę prawie codziennie do pracy albo w jednym miejscu, w drugim. Niech ta Słowackiego pozostanie osią naszego Śródmieścia. Słowackiego jest ważna dla wszystkich, jest ważna dla mnie, dla mieszkańców całego Wałbrzycha i myślę, że ważna jest również dla tych Wałbrzyszań, którzy przenieśli się na Podzamcze, na Piaskową Górę, ale tutaj zaczynali czuć atmosferę naszego miasta. To jest jeden z elementów rewitalizacji Śródmieścia, rewitalizacji starej części Wałbrzycha, bo serce Wałbrzycha, mimo tego, że ja mieszkam na Szczawienku, nie jest na Szczawienku, nie jest na Podzamczu, nie jest na Piaskowej Górze, jest tutaj, w okolicach Rynku, Placu Magistrackiego, Słowackiego, Wyzwolenia, tam gdzie jest ratusz, tam jest właściwie zawsze bijące serce miasta. Chciałbym, żeby w to wszyscy nie tylko uwierzyli, ale żeby to odczuli. Bawcie się państwo dobrze, trzymam kciuki, żeby nie padało. Napisałem no, tą, żeby było mniej samochodów na ulicy Słowackiego, bo jest za dużo tych samochodów. To jestem za ograniczeniem ruchu pojazdów nie tutaj na Słowackiego.